Sukcesem okazał się pierwszy śmigielski Dzień Otwartych Serc organizowany w Śmiglu na rzecz Zosi, Sławka i Zuzanny. Pierwszy śmigielski Dzień Otwartych Serc, no ja liczę, że pierwszy i to będzie impreza cykliczna, bo potrzeby niestety no są duże, pomagających coraz potrzebujących coraz więcej. W tym roku pomagamy Zosi i Zuzannie w walce z nowotworem. Walczą dziewczyny bardzo dzielnie, stawiają czoła i mam nadzieję, że z naszą pomocą szybciej to się uda wszystko wrócić po prostu do zdrowia, oraz Sławkowi, który uległ ciężkiemu wypadkowi. Chcemy go postawić na nogi, żeby wstał i znów wrócił do normalnego życia. Idea się wzięła z tego, że warto pomagać, warto otwierać serca i z tego, że po prostu dobro wraca i tego się trzymajmy. Imprezę rozpoczął turniej piłki nożnej na Stadionie Miejskim w Śmiglu i zawodnikom charytatywnej akcji nie przeszkodziła nawet wysoka temperatura i ostre słońce. Najlepszym z 8 zespołów okazał się McIntosh and Porbiantos i to zawodnik tej drużyny został ogłoszony najlepszym bramkarzem. Zaplanowano także turniej drużyn Old Boys, pokaz mażoretek oraz koncert. Przez cały dzień można było kupić także cegiełki, a każda z nich wygrywała jedną z 1000 ufundowanych przez sponsorów nagród. Oferowano także przejażdżki wrakami. Jest rajd rowerowy do miejscowości, w których pochodzą właśnie nasi, tutaj na których zbieramy, czyli Zosia, Sławek i Zuzanna, czyli do Koszanowa, Morownicy i Nowej Wsi. Są tutaj panowie z Yuma Team Wrak Race. Są motocykle, klub Wild Wolves, będą dmuchane zamki, strefa dla dzieci z animatorami z Stowarzyszenia Inga oraz Fundacja z Marzeniami. No naprawdę skala pomagających osób jest bardzo duża, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Powiem tylko, że pomocodawcami całej imprezy jesteśmy we trójkę. Ja, czyli Piotr Błaszkowski, Szymon Drożyński, Heniu Drobnik. Tak kiedyś, no wspólnych z rozmów zrodził się taki pomysł, żeby zrobić coś naprawdę dużego i pomóc nie jednej osobie, a kilku. No bardzo mocno wierzę w to, że to się uda. I udało się, zebrano ponad 25 tysięcy złotych. Wygląda na to, że Śmigielski Dzień Otwartych Serc ma szansę na stałe zagościć w kalendarzu śmigielskich imprez charytatywnych.